suwalskim ratuszu powstanie nowy wydział. Od 2 maja w Urzędzie Miejskim w Suwałkach nastąpi mała reorganizacja pracy naszego urzędu. Mianowicie dotychczasowy Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu oraz Wydział Kultury, Turystyki i Promocji zmieni tutaj zakres swojej działalności. Z Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu zostanie wyłączony sport i wcielony do Wydziału Kultury i Sportu, bo tak ten wydział będzie nazywał się od 2 maja. 18 marca ogłoszony został konkurs na szefa powstającego wydziału. Absolutnie nie jest to namnażanie kadr, po prostu tutaj ten wakat naczelnika Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji do tej pory nie był na stałe obsadzony, dlatego też taka decyzja, że skoro ten wydział przechodzi taką dużą reorganizację, potrzebna jest tutaj nowa osoba do pracy. O stanowisko aplikowało 7 osób. 6 z nich przystąpiło do przesłuchania. Zostały już przesłuchane i teraz komisja, która te osoby przesłuchiwała, rozmawiała z nimi, przeprowadziła rozmowy, przedstawiła swoje wnioski prezydentowi Suwałk. Do niego należy ostateczna decyzja, czy ten konkurs zostanie rozstrzygnięty, czy zostanie unieważniony i ponowiony po raz kolejny.